Może ja na kawę pójdę. A dlaczego pani... Wszyscy są równi wobec prawa. Artykuł 32 Konstytucji. Taka jest prawda. Dzień dobry, witam Państwa. A Państwa i moim gościem jest nie kto inny jak Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, Andrzeju, witamy. Dzień dobry, cześć Kubo. To zaczniemy tytułem wstępu szybkiego. Pytamy dzisiaj Państwa na naszym kanale YouTube'owym, czy Zbigniew Ziobro powinien zostać natychmiastowo wezwany przed oblicze komisji śledczych. Tych głosów jest już oczywiście znacznie więcej. Przy 2000 głosów 93% z Państwa twierdzi, że powinien, 7%, że nie. I drugie pytanie, czy na obecnym etapie uważasz za zasadne uchylenie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu parlamentarzysty? Tutaj akurat przy poziomie 1000 głosów 95% z Państwa jest za, 5% przeciw. No to poprosimy o komentarz do tych dwóch pytań. Andrzej Rozenek. Nie no, komentarz jest prosty. Jeżeli ktoś jest w stanie robić konferencje prasowe, to jest w stanie na pewno uczestniczyć w przesłuchaniu przed komisją śledczą i oczywiście, że powinien być. O ile komisja oczywiście już jest gotowa, bo przypominam, że komisja wystąpiła o wiele różnych dokumentów. Niektóre z nich są opatrzone klauzulami tajne albo ściśle tajne i do nich zdaje się komisja jeszcze dostępu pełnego nie ma. Czyli tutaj się również nie pokłócimy, chociaż oczywiście zwolennicy, a oni topnieją z dnia na dzień, jeśli chodzi o tak zwanych kolegów politycznych ministra Ziobry, no twierdzą, że podczas przeszukania minister Ziobro to bardzo, mówiąc delikatnie, źle się czuł. Ale zostawmy to, jak się czuje, życzymy zdrowia, jak człowiek człowiekowi. Natomiast pytanie, czy podzielasz moje wrażenie, że Ziobro trochę wkopał swoich kolegów politycznych, mówiąc, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, to nie on, tylko jego podwładni. No, wkopał to może nie, bo na razie jeszcze nic na ich temat nie opowiedział. Raczej dał czytelny sygnał, że na jego lojalność to za bardzo liczyć owi panowie nie mogą. No i ja na ich miejscu to byłbym już lekko zdenerwowany, delikatnie mówiąc, bo wygląda na to, że ta odpowiedzialność została zrzucona po prostu na nich. Co prawda wczoraj w jednym z wywiadów Ziobro mówił, że on bierze na siebie odpowiedzialność za wszystko, co się działo z funduszem, ale podkreślił, że chodzi o odpowiedzialność polityczną. A przecież wiemy, że sprawa dotyczy już nie tylko odpowiedzialności politycznej, a przede wszystkim odpowiedzialności karnej. A to nie jest tak, że to zadziała w obie strony. Skoro Ziobro mówi, to moi podwładni, a nie ja, to teraz podwładni, no jeśli dojdzie do tego, a pewnie dojdzie, że będą walczyć o siebie, no chyba nie będą mieć żadnych skrupułów, żeby oczerniać swojego dotychczasowego szefa. No albo po prostu zeznawać prawdę. Nie wyobrażam sobie, żeby setki milionów złotych, którymi dysponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, były wydawane bez wiedzy, zgody, aprobaty szefa tego resortu, czyli Zbigniewa Ziobry. No, on po prostu tutaj już zaczyna mataczyć, opowiadając o tym, że nie miał z tym nic wspólnego, że raptem tam jeden wniosek podpisał, a reszta to jego współpracownicy. No być może zachowywał się na tyle czujnie, jak na przykład Antoni Macierewicz, który, jak wiemy, nic nie podpisuje. No ale co z tego? Nadzór jakiś był, były jakieś polecenia, były jakieś narady, ktoś musiał decydować, ktoś musiał podpisywać. Do tego komisja śledcza powinna dotrzeć, jak nie dotrze, to dotrą na pewno sprawni prokuratorzy. Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska, Państwa i mój gość. Tak się zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią związaną w ogóle z Funduszem Sprawiedliwości, bo też pojawiają się takie enuncjacje, oczywiście po stronie zwolenników Zjednoczonej Prawicy, że to wszystko to jest cyrk, pic na wodę, bo chodzi wyłącznie o zintensyfikowanie wyniku wyborczego obecnej koalicji rządzącej w wyborach samorządowych. Co ty na to? No nie, no jak szliśmy do wyborów jako Koalicja Obywatelska, to zapowiadaliśmy, że się nie uda tym razem tak łatwo wyłgać z tych wszystkich rzeczy, które pisowcy przez 8 lat robili, że będą rozliczenia i że będzie wyciąganie konsekwencji za nieprawidłowości i przestępstwa popełnione przez ostatnie 8 lat. I to jest konsekwencja tych zapowiedzi, a to czy są wybory, czy nie, no pewnie, że to pomaga w pewnym sensie wyborom, bo dzisiaj, jutro czy pojutrze przy stołach świątecznych ludzie będą mieli o czym rozmawiać i będą na pewno rozmawiać o tym, że
ta grupa, która do tej pory wydawała się bezkarna, która się zachowywała jak święte krowy, jednak świętymi krowami już nie jest. Ale to chyba dobrze. No, ja się cieszę, że ludzie zaczynają znowu ufać w to, że państwo funkcjonuje, że państwo jest sprawne, że jak ktoś popełnił złe czyny, to zostanie z tego rozliczony. Tak powinno być, to jest normalne. No to pytanie, czy gotowy jest na to również Zbigniew Ziobro w takiej sytuacji? No tak, to jest dobre pytanie. Ja wczoraj oglądałem te jego liczne wystąpienia i konferencje prasowe i potem wywiady. On wygląda kiepsko, to trzeba przyznać. Jest najwyraźniej rzeczywiście chory. I ja rozumiem, że i czytam takie komentarze, sporo osób zaczyna mu bardzo współczuć i się litować nad nim. Nawet we mnie się jakieś takie obudziły emocje, tylko zaraz sobie przypomniałem Barbarę Blidę i te emocje natychmiast ode mnie odeszły. Przypominam Barbara Blida, nieżyjąca posłanka Lewicy, która no, rzekomo popełniła samobójstwo w wyniku zupełnie niepotrzebnej, brutalnej akcji ABW, a Ziobro ma tyle z tym wspólnego, że szykował się już wtedy na konferencję prasową, żeby na tym zatrzymaniu Barbary Blidy zbić pieczeń polityczną. No i do tego nie doszło, bo owa posłanka po prostu nie żyje. Smutny przypadek, tym, którzy nie pamiętają, polecam, żeby sobie odtworzyli tę historię i przestali się litować. No właśnie, a jeśli chodzi, bo chcę ten wątek zakończyć, jeśli chodzi o szeroko pojęte współczucie, my jako Polacy jesteśmy nieprawdopodobnie emocjonalni i to wiadomo nie od dziś, a nie przyszło ci do głowy, Andrzeju, że pojawienie się Zbigniewa Ziobry w przestrzeni publicznej po dość długim czasie niebytu nie jest właśnie obliczone na wywołanie współczucia ogólnie w ludziach, szczególnie kiedy zaczęły się takie, a nie inne działania ABW i prokuratury? Myślę, że tak. Myślę, że ten jego no, taki zdecydowany powrót z zagranicy, z jakiegoś leczenia zagranicznego, przerwanie tego leczenia, jak mówią i tak dalej, to wszystko jest oczywiście obliczone na dzisiejsze emocje i na przyszłe argumenty przeciwko tym, którzy realizują swoje prawa i realizują swoje obowiązki. Trzeba to brać pod uwagę, że jest to pewnego rodzaju teatr, chociaż oczywiście każdemu trzeba życzyć zdrowia i nikomu nie należy ani życzyć choroby, ani specjalnego cierpienia. Jeżeli życzymy Ziobrze jakiegoś cierpienia, to takiego w granicach odpowiedzialności karnej, czyli po prostu sprawiedliwego sądu i wyroku. Tu w pełni się zgadzam, nikomu źle nie życzymy. W przeciwieństwie do tych, którzy są wyznawcami Zjednoczonej Prawicy i wielokrotnie tobie i mi na porządku dziennym życzą śmierci w męczarniach. To jeszcze na koniec no dość ważna sprawa z punktu widzenia praw człowieka i praw kobiet. Duda odmówił podpisania nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne zakładającej dostępność bez recepty antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 roku życia. Jeszcze cytat agencyjny, wyjaśniono, że prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej 18 roku życia do produktów leczniczych, do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. Dodam tylko, że ministra zdrowia Izabela Leszczyna uspokaja, że dostęp do tej tabletki będzie i weto pana prezydenta tego procesu nie powstrzyma. Ale przez chwilę skupmy się na Andrzeju Dudzie. Tak, no po pierwsze chyba nikt nie jest zaskoczony, no może nikt, to przesadzam, znam, tak domyślam się, że jednak jest kilka osób zaskoczonych i to potężnie, mam na myśli posłanki, które się wybrały 2 dni temu do Dudy w tej właśnie sprawie. Powiem szczerze, przecierałem oczy ze zdumienia i zachodziłem w głowę, po co posłanki lewicy idą do tego prezydenta hobbysty w tej sprawie, bo przecież wszyscy wiemy, że on tego nie podpisze i jak się okazało, słusznie się domyślaliśmy, że on tego nie podpisze. I dzisiaj sobie myślę, że te posłanki, które tak wtedy bardzo nagłaśniały tę swoją wizytę, dumne były z tego, że poszły do pana prezydenta hobbysty,
Myślę, że dzisiaj to tak zostały z tą wizytą jak Chin w Zbach z Angielskim. Tak? To tyle im z tego wyszło i tyle im z tego przyszło. Poza tym, że znowu w pewien sposób uwiarygodniły tego człowieka, który na żadne, absolutnie żadne uwiarygodnienie nie zasługuje. To jest człowiek, który powinien być omijany bardzo szerokim łukiem i kontakty z nim powinny następować wyłącznie wtedy, kiedy nie ma innej możliwości i z zachowaniem pewnego kordonu sanitarnego, bo przypomnę, że to jest jeden z twórców wszystkich nieszczęść, które nas dotykają, stwórców rozwalenia systemu sprawiedliwości, stwórców nieszczęść na przykład dotyczących emerytów mundurowych, bo to on się podpisał pod tą ustawą nieszczęsną 16 grudnia 2016 roku, a te panie trusia pobiegły do Pałacu Prezydenckiego, żeby tam się lansować i potem robić konferencje prasowe pod Pałacem Prezydenckim. Trochę wstyd i obciach, szczerze mówiąc, i nie tak postrzegam, nie tak sobie wyobrażam politykę na odpowiednim poziomie. Naprawdę przestańmy się łudzić, przestańmy się czarować. Ten obóz, obóz pisowski, nie zasługuje na uwiarygadnianie w żaden sposób. To jeszcze kończąc zupełnie, bo przed nami czas świąt, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy niewierzący, to pewnie będziemy go spędzać z najbliższymi, więc najlepszego dla ciebie, Andrzeju, twoich bliskich, i dołączę do tego jeszcze jednego z największych prymitywów polskiego kościoła instytucjonalnego, Marka Jędraszewskiego, zwracając się w Wielki Piątek do pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej, apelował o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Stwierdził przy tym, że rządzący w imię wolności kobiet usiłują zafundować narodowi kolejny holokaust nienarodzonych. Ale to już chyba tradycja u Jędraszewskiego, że wyciera sobie twarz tym wyjątkowym w historii Polski, podkreślam to słowem. Andrzej Rozenek jeszcze na koniec. Wyobrażam sobie, że generalnie większość ludzi już na tego typu wypowiedzi tego faceta reaguje w sposób taki, że ma wywalone na to, tak? No bo to po prostu jest głupie, co on mówi. Ale jednak jedno słowo w tej wypowiedzi mnie bardzo zabolało. Użycie słowa holokaust w tym kontekście jest po prostu haniebne. I musimy pamiętać o wielkim nieszczęściu narodu żydowskiego, które milionami ginął na polskiej ziemi, i jakiś bezczelny typ w Kietce takie rzeczy opowiada. To jest karygodne. I ja nie wiem, czy środowiska żydowskie nie powinny w związku z tym wyciągnąć jakichś konsekwencji. To się nadaje po prostu na dobry proces o zniesławienie. I rozpatrywałbym tutaj to w tym kontekście. Dosyć tego po prostu wycierania swoich mord holokaustem. Przestańcie używać tego do celów politycznych, bo to jest ogromne nieszczęście i albo ktoś to rozumie, albo staje poza nawiasem człowieczeństwa. I kropkę stawiamy. Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska. Andrzeju, pięknie ci dziękuję i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego na święta dla ciebie, Kubo, i dla naszych widzów. Dziękujemy. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie.